Witajcie kochani, dzisiaj krótko dość unboxing od jednego ziomeczka, którego zakupcyłem efekt gitarowy, zaraz zobaczycie jaki to jest efekt. Zakupiłem go od Kuby. Kuba, nie będę mówił, bo może nie chcę się pochwalić, jaki to Kuba, na jednej z grup o tematyce gitarowej, efekty gitarowe, coś tam, jakiś tam ten. Też nie będę mówił nazwy grupy, bo nie wiem, może nie chcą się reklamować. Także dobra, no to jest paczunia. Ja mam chyba, prawdę powiedziawszy, chyba mam GAS, czyli Gear Acquisition Syndrome, czyli mam nadzieję, że wszyscy ogarniają, co to znaczy. To jest coś takiego, że po prostu bardzo lubią, w skrócie, kupować nowe sprzęty. No właśnie, bardzo lubię kupować nowe sprzęty. Tylko, że problem jest taki, że nie każdego stać, żeby co chwilę kupować sobie nowe sprzęty, nie? Tu jest właśnie duży problem. Bo chciałoby się zakupić wszystko, ale się nie da. Ostrożnie nożykiem, jakby to była bomba. O, to tarararam. Tyrym, 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 tyrym. Wiem, że ze zewnątrz, jak ktoś popatrzy, to ale nudy otwiera coś, otwiera ale nudy. Ale dla mnie jest bardzo fajne, bo tutaj tyle folii, co ja z nią zrobię, nie? Będę mógł spać na niej. O, jest to, o czym mówię. O, dobre. Dobre. No, już pokazuję, co to jest. Boss Compressor Sustainer CS3. Boss ACA. To tylko z pedalboarda, bo to ten chłopak miał w pedalboardzie, po prostu pozbywał się. A co jeszcze tutaj dokupiłem? To mianowicie robione przez elektronika złączki do efektów. Kupiłem w sumie dwie takie. Nie, gdzie one są? Gdzieś tu jest. Dwie takie, bodajże 10 cm. Dwie. Dwie takie. Czyli 15, chyba 20 i 25 takie. Tak, ale o co tu chodzi? Nie wiem, jaki to jest wykonawca. Rock Cable, kable. Ale właśnie, ale o co tutaj chodzi? Mamy także do efektów. Są fajne bardzo takie kable, które mają krótki tutaj właśnie ten. Krótki i najlepiej pod kątem prostym zagięty. Zagiętą końcówkę. Właśnie o to chodzi. Właśnie mam na przykład, mam dwa efekty obok siebie. To jednym dingsem przyczepiam tu, a mam drugi efekt. Oho, bo teraz bardziej słyszę. A nie, będzie widać coś. Tylko zaraz na tej przypierniczy z pieca. O, jak mam wtedy drugi kabel i załóżmy, że one są obok siebie, to po prostu mało miejsca zajmują. Mam nadzieję, że to widać. O, tak właściwie są. Nawet centymetr, zobaczymy jak to jest. Teraz są nawet centymetr od siebie te efekty, nie? Więc właściwie no, tak to wygląda. No i cóż, no i właściwie to byłoby na tyle. Bardzo fajnie, dzięki Kubo, że to mi wysłałeś tak szybko. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że myślę, że efekt sprawny, bo mówiłeś, że sprawny, to w następnym filmie zrobimy teścik tego kompresora, jak on brzmi, jak on hula. No i właściwie chyba tyle. Co tam jeszcze jest do powiedzenia na ten temat? Właściwie nic, no. Efekt jest fajny. Ja, prawdę powiedziawszy, już kiedyś miałem ten efekt. Tylko, że się go pozbyłem. Nie wiem w sumie czemu. Taki jestem wariat. Dobra. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.